Hej, dzisiaj przychodzę do Was z takim odcinkiem informacyjnym. Nie odzywaliśmy się do Was od 2 czy 3 dni z racji tego, że jestem troszkę przeziębiony. Już wracam do zdrowia. Co u nas? Przez 2 ostatnie dni ciągle padał deszcz, więc w sumie nie było co Wam pokazać. I tak. Docierają do nas informacje, że te nasze starsze filmy, starsze vlogi mają bardzo tragiczną jakość audio i pytanie do osób, które oglądają nasze vlogi i filmy systematycznie. Wypowiedzcie się na temat tego, jeżeli coś jest nie tak, bo to bardzo ułatwi nam pracę i tworzenie tych filmów. Bo nie chcielibyśmy, żeby filmy po prostu źle brzmiały, czy coś źle wyglądały. Jeżeli macie jakieś uwagi, piszcie śmiało w komentarzach, piszcie śmiało na fanpage'u, na Facebooku. I tak. Od pewnego czasu staramy się filmy łączyć z tego nowego, tutaj bez lusterkowca, którym w tym momencie nagrywam, i kamerki sportowej, naszej starszej, która podejrzewam, że to właśnie ona wprowadzała jakieś tam szumy w filmach i jej jakiś software drastycznie obcinał szumy w filmach, bo jest tam taka opcja ustawiona, żeby po prostu szumy były niwelowane, i podejrzewamy, że właśnie to psuje dużo w tym audio. I tak, postaram się teraz nagrywać tym bezlusterkowcem. To już jest sprzęt, który kupiliśmy ostatnio, już się chyba Wam chwaliliśmy. Jest to z wyższej półki już sprzęt, przynajmniej tak ja uważam, no, parę złotych kosztował. Mamy nadzieję, że dźwięk będzie lepszy, bo teraz nagrywamy i bezlusterkowcem, i nagrywamy mikrofonem zewnętrznym, więc mam nadzieję, że dźwięk będzie teraz super. Jeżeli nadal coś jest nie tak, piszcie śmiało, może jest to wina programu, w którym pracujemy. I tak, taka miła rzecz, która nas spotkała, mnie i Sylwię, w ciągu ostatnich paru dni, to od naszego siostrzeńca dostaliśmy takie fajne figureczki zrobione z takich koralików. Producentem tych koralików jest firma Hama. Postaram się gdzieś znaleźć i tutaj Wam umieścić logo. Ewentualnie w opisie na dole będzie link, gdzie takie koraliki można kupić. Myślę, że w Polsce też to jest bardzo popularne. I tak, ja dostałem tego żółwia Ninja. Dostałem też taką od swojej siostry, tak, bo to jej synek wykonuje razem z moją siostrą. Taką minkę uśmiechniętą z oczkiem. Tak, co dostała Sylwia? Sylwia dostała taką panią miniątkową i od siostrzeńca dostała takie serduszko. Od mojego siostrzeńca takie serduszko. Podrywa ciocie. Bardzo fajna rzecz. Uważam, że każdy z rodziców powinien dla swojego dzieciaka coś takiego sprezentować. Tym bardziej, że już niedługo zbliżają się święta Bożego Narodzenia. I dlaczego to jest super? Super jest to dlatego, że razem z dzieckiem możecie tworzyć różne wzory. Zajmie Wam to sporo czasu, bo to ułożenie z takich małych koralików wcale nie jest takie łatwe. Tak, wymyślenie samemu wzoru też nie jest proste. Przy czym, że bardzo dużo takich wzorów, różnych obrazków jest w internecie, i skąd my się o tym dowiedzieliśmy, tak naprawdę skąd się szaszczeniec o tym dowiedział? Dowiedział się o tym dlatego, że w przedszkolu, do którego uczęszcza, po prostu na tych zajęciach, na tych lekcjach w przedszkolu takie rzeczy są wykonywane, i po prostu przyniósł to do domu, gdzieś siostra postanowiła pojechać i takie rzeczy zakupić. No i bawią się świetnie. Mamy tego jeszcze w domu więcej, ale po prostu nie chcę iść podkradać tego na siostrzeńca, żeby tylko wam w filmie pokazać. Jak coś mi się gdzieś uda, jakieś zdjęcie czy coś zrobić, to albo gdzieś w linku będzie jakiś opis do jakiegoś pokazu zdjęcia, albo gdzieś tutaj wam poumieszczam te wszystkie figurki. Tak, nie wiem czy wspomniałem, ja już wróciłem z pracy, jest godzina 15. Sylwia jeszcze jest w pracy, czekamy zaraz, gdzieś chyba jeszcze za godzinkę czy za dwie powinna skończyć i wrócić do domu. I tak, kolejna niespodzianka, jak nas dzisiaj spotkała. Niedaleko miejsca, gdzie pracuję, jest taka chińska restauracja. Nazywa się ona Tintin. Tutaj wam gdzieś logo umieszczę, w opisie będzie link. I z tej restauracji przyszła taka pani i z jakiegoś tam źródła się dowiedziała, że po prostu ja nagrywam vlogi. Tutaj nagrywamy z Sylwią vlogi w Norwegii. I przyniosła nam tak jakby tester, tak, taką próbkę produktów, i dzisiaj na taki późny obiad lub wczesną kolację jemy sushi. Może gdzieś wam tutaj umieszczę, bo niosłem to w plecaku, trochę się to wszystko w
tym pojemniku poprzesowało, ale postaramy się Wam gdzieś tutaj zdjęcie umieścić. Na godzinę 18 mam spotkanie w pracy, więc zjemy szybki obiad i będę musiał niestety jechać na spotkanie w pracy. Jest to takie spotkanie raz do roku z szefem o omówienie wszystkich tam zasad sprzedaży, zadań, planów biznesowych. I zobaczymy, jak to dzisiaj będzie, czy będzie lekko, czy ciężko, ale podejrzewam, że zajdzie się pewnie z 2-3 godziny, bo wszyscy pracownicy na te spotkanie przyjeżdżają. Postaram się jeszcze dzisiaj do Was odezwać, a w tym momencie się z Wami żegnam i do zobaczenia później. Hej! Witam się z Wami teraz ja. Wiem, że Paweł już Wam coś nagrywał i witał się z Wami, ale było to wczoraj. Tak jak możecie właśnie zauważyć, jest już kolejny dzień. Z tego względu, że Pawła spotkanie w pracy wczoraj dość się przedłużyło, bo wrócił dopiero po 22 do domu. Także już się do Was nie odzywaliśmy, ale pomyślałam, że mam dzisiaj chwilę, to i ja się do Was odezwę. Nie nagrywaliśmy już przez jakieś kilka dobrych dni właśnie z tego względu, że mieliśmy bardzo stresujący czas w pracy i nie mieliśmy głowy po prostu do nagrywania, ale mamy nadzieję, że się to zmieni i że coś Wam już właśnie nagramy i wrócimy na kanał, bo bardzo lubimy to robić i bardzo nam się to spodobało i chciałabym Wam w tym miejscu bardzo podziękować za aktywność Waszą, bo zaczęło się pojawiać coraz większa ilość, zaczęła się pojawiać coraz większa ilość komentarzy. Co nas bardzo cieszy, że wchodzicie z nami w interakcję. Nie jest ich dużo, mam nadzieję, że będzie więcej, ale wszystkie czytamy, na wszystkie odpowiadamy i no i bardzo cieszymy się, że coś tam już do nas piszecie. Mała aktualizacja, bo przeczytałam książkę, tak jak Wam mówiłam, bo czytałam o to pragnienie i już z Pawłem mamy zamiar zamówić sobie z Polski kolejne powieści właśnie tego autora. Jak jeszcze nie widzieliście, to nagrałam cały filmik o właśnie skandynawskich, tak, nie widać, o skandynawskich kryminałach. Także jak jesteście zainteresowani, to gdzieś Wam tam podlinkujemy na dole, żebyście sobie przyjrzeli, bo kilka pozycji w nich polecam. Także książka świetna, naprawdę świetna. Przeczytałam ją w 5 dni. Gruba jest, ale 5 dni mi to zajęło i naprawdę trzymała do końca w napięciu, chociaż powiem Wam, że książka Stalker, o której opowiadałam Wam właśnie w tym filmie o tych kryminałach skandynawskich, była książką, w której do samego końca w ogóle nie podejrzewałam, kto będzie właśnie zabójcą. Bo wiecie, nie będę zdradzała, o co tam chodzi w książce, ale no, morderstwa i te sprawy, jak to w kryminałach. Nie wiedziałam do końca, kto będzie zabójcą i dopiero w momencie, kiedy w książce zostało to ujawnione, był taki szok. Książka ta, Pragnienie, jest naprawdę świetna i naprawdę polecam wszystkim do przeczytania, ale też trzyma w napięciu, ale powiem Wam, że już tak kilka rozdziałów przed tym, jak sprawa została w nim wyjaśniona, no to już domyślałam się, kto będzie tym mordercą i moje podejrzenia się sprawdziły. Także tak jestem książką zachwycona, ale czuję taki, wiecie, niedosyt, że jednak się zdołałam domyślić, bo jednak lubię takie książki właśnie jak ten Stalker, który tak do samego końca i nie wiesz, co się stanie, i nie wiesz, kto jest tym poszukiwanym, kto jest tym mordercą i następuje wyjaśnienie i jest takie wow, naprawdę, w życiu bym się nie domyśliła. Tutaj było inaczej, ale mimo wszystko książka świetna i w międzyczasie, bo już jakiś czas minęło od przeczytania tej książki, zdążyłam jeszcze tutaj tego pana, księdza Jana Kaczkowskiego i to jest jego ostatnia książka, którą, znaczy, no ostatnia pozycja, którą po prostu została wydana, Dasz Radę. Jest to książka, tytuł ma Ostatnia Rozmowa, no bo wiadomo, że niestety ksiądz odszedł od nas już jakiś czas temu. I co mogę powiedzieć?
książka jest napisana w formie wywiadu, bo autorem jest Joanna Podsadecka. I jest napisana w formie wywiadu. Nie, to możecie zobaczyć. Są zadawane po prostu dla księdza pytania autorstwa samej autorki, ale też pytania, które zadawali mu internauci, które właśnie przysyłali ludzie w mailach, w listach. Także on stara się odpowiadać na ich pytania w taki sposób. Z pozycji księdza, ale też z pozycji człowieka. Także czy polecam? Myślę, że polecam, bo warto jest przeczytać. Nawet dla osób, które są niewierzące, które są ateistami, które, wiecie, co niedzielę nie biegają do kościoła, bo są to naprawdę poruszone fajne tematy. Może wam... czekajcie. Na przykład tytuły rozdziałów, podrozdziałów: grzech, przebaczenie, inność, masturbacja, antykoncepcja, sytuacje graniczne, czyli związki homoseksualne, w ponownych związkach, w małżeństwie, przed małżeństwem, piękno, sens. Wiecie, takie zagadnienia, które nie każdy ksiądz chciałby poruszać, zdołałby poruszyć. A on jednak się wypowiada w taki sposób dość... Nie chcę używać słowa fajne, bo to nie o to chodzi. Nie oddaje to słowo sensu tej książki, ale w sposób taki bardzo, bardzo przystępny, że opowiada tutaj słowami takimi, wiecie, nawiązując do Boga, nawiązując do wiary, ale mimo wszystko wydaje mi się, że osoba, która jest niewierząca, też w tych wypowiedziach znajdzie coś, wiecie, wyniesie coś dla siebie, tak? No, także te dwie książki przeczytałam, polecam, teraz czytamy, bo mamy zamiar właśnie zamówić sobie i czekam, aż przyjdą kolejne, mogła coś czytać, bo niestety nasza biblioteczka tutaj nie jest dość duża i nie przywieźliśmy ze sobą aż tyle książek, żeby mogła, wiecie, czytać na bieżąco i sięgać po następną. Musimy w jakiś sposób je ściągać tutaj do Norwegii. Pogoda się poprawiła, mamy dzisiaj słońce, ale jest już zimno. Jest chłodno, to trzeba przyznać. Paweł jest jeszcze w pracy, ja na niego czekam. Może po niego pojadę, zobaczymy, jak tam się wyrobię z obowiązkami domowymi, bo wiecie, pranie, sprzątanie, obiad, tego typu rzeczy. Życie, po prostu życie. W każdym razie widzimy się później. Mam nadzieję, że jak Paweł wróci, to się jeszcze do was odezwiemy. No hej, ja już wróciłem z pracy, jest godzina 16:30, zaczyna być bardzo ciemno, zaraz będzie noc. Tak, jak kreciki teraz żyjemy ostatnio, bo naprawdę robi się bardzo szybko ciemno. Odzywamy się do was dzisiaj już chyba ostatni raz, bo ja wieczorem idę do pracy. Dzisiaj taki vlog trochę przegadany, ale tak. Chcieliśmy po prostu się do was odezwać i, wiecie, zaktualizować, co tam u nas słychać, że wszystko u nas w porządku, bo staramy się dodawać filmy, vlogi, tak, wiecie, co 2-3 dni. Ale nie zawsze się nam udaje. No bo nie zawsze po prostu mamy możliwość, żeby coś nagrać, tak? A nie chcemy wam po prostu pokazywać byle czego, jeżeli nic się u nas ciekawego nie dzieje, to po prostu wam tego nie pokazujemy. No, bo wiecie, siedzimy... Wracamy do domu, tak, z pracy. Jest noc i wieczorem nie mamy zbytnio możliwości jak wyjść, bo albo się mijamy, albo jesteśmy zmęczeni, albo się coś tam gorzej czujemy i wiecie. Tak jak ostatnio ja. No, także tak to u nas wygląda ostatnio, ale się poprawimy, bo jutro mamy wolne i mamy nadzieję, że pojedziemy. Coś nam się uda nagrać. Ciekawe miejsce, żeby coś wam jeszcze pokazać. Tak, a tymczasem się z wami żegnamy, tak. I życzymy wam miłego oglądania. Na razie. Cześć.